Cześć, ja jestem Nemezis, a to są 4 minuty o Powstaniu Warszawskim. No to zaczynamy. Wystąpienie zbrojne trwało od 1 sierpnia do 3 października 1944 roku i było to jedno z najważniejszych wydarzeń najnowszej historii Polski. Stan ogólny wojsk wynosił około 40 tysięcy, z czego maksymalnie 3,5 tysiąca powstańców była uzbrojona. Z tego wynika, że na 10 powstańców przystępujących do walki tylko jeden był uzbrojony. Chociaż według niektórych historyków jedynie co 25 powstaniec miał broń palną. Reszta musiała zadowolić się siekierami, łomami czy kilofami. Niemcy mieli ogromną przewagę w liczbie żołnierzy, a w momencie wybuchu powstania niemiecki garnizon Warszawy liczył ponad 16 tysięcy wojskowych. Łącznie do walki z powstańcami użyli w różnych odstępach czasu ogółem 50 tysięcy żołnierzy. Dowódcami powstania byli przede wszystkim Tadeusz Bur-Komorowski, dowódca Armii Krajowej, Leopold Okulicki, szef sztabu Armii Krajowej, Tadeusz Pełczyński, szef sztabu Komendy Głównej ZWZ-AK. Każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać żadnych jeńców, Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy. Tak brzmiał rozkaz Hitlera, a pierwszym dobitnym przykładem posłuszeństwa wobec Führera była rzeź Woli, w której zginęło od 40 do 60 tysięcy mieszkańców. Cywilów mordowano z broni maszynowej lub wrzucano granaty do zamieszkałych domów, które później podpalano. Oddziały niemieckie otrzymały rozkaz zabicia wszystkich mężczyzn uznawanych za powstańców i brania cywilnych zakładników, by wykorzystać ich podczas ofensywy jako żywe tarcze. W trakcie dwumiesięcznych walk oddziały powstańcze straciły blisko 16 tysięcy żołnierzy, aczkolwiek największe straty poniosła ludność cywilna. Szacuje się, że w trakcie Powstania Warszawskiego zginęło od 150 do 200 tysięcy cywilów. Oczywiście to wszystko jest potworne, ale największy lęk i strach budziła grupa pedofili, gwałcicieli, morderców. 36. Dywizja Granadierów SS Dirlewanger. Nazwa pochodzi od dowódcy Oskara Dirlewangera. To, na co pozwalała sobie grupa tego zwyrodnialca, przechodzi ludzkie pojęcie. Przez cały okres walki pułków Warszawy jego żołnierze dopuszczali się na każdym kroku bestialskich mordów. Najczęściej palili swoje ofiary żywcem. Kobiety były nagminnie gwałcone na oczach swoich dzieci. Sam Oskar Dirlewanger zazwyczaj jechał na czołgu za nacierającymi szturmowcami i strzelał do tych, którzy się cofali. Nie chcę wam mówić wszystkiego, co ta grupa robiła, chociażby z dziećmi, ponieważ byłoby to już dla was za wiele. Niemniej jednak Dirlewanger zginął w czerwcu 45. Podobno w męczarniach. Choć najbardziej istotne są straty ludzkie, tak nie można zapominać o materialnych aspektach powstania. Warszawa miała zostać zniszczona doszczętnie i tak się w istocie stało. Naziści zniszczyli przede wszystkim Pałac Saski, Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta czy Gmach Prudensialu. Przyjmuje się, że w trakcie II wojny światowej zniszczone zostało 84% zabudowy lewobrzeżnej Warszawy. Dla całego miasta, łącznie z Pragą, szacunek ten wynosił około 65%. A na koniec, jak zawsze, ciekawostki. Tak, gmach przed chwilą wspomnianego Prudensialu przed wojną był drugim najwyższym budynkiem w Europie. Jednym z podstawowych składników jadłospisu powstańców była tak zwana zupka plujka. Jej nazwa wiązała się z tym, że była gotowana z nieuskanego zboża, dlatego jedząc ją co chwilę musiał wypluwać plewy. Kanały były drugim domem powstańców. Uczestnicy walk, którzy do nich trafili, wspominają je jako jedno ze swoich najgorszych przeżyć. To wszystko, co dla was przygotowałem. Jeżeli zaciekawiła was choć jedna informacja, to dajcie kciuka w górę i zasubskrybujcie mój kanał. I pamiętajcie, cześć i chwała bohaterom. Do zobaczenia.